Cześć! W dzisiejszym odcinku wrócimy do pewnego wspaniałego przepisu sprzed lat, a mianowicie czosndoga. Dziś pokażę Wam, jak takiego czosndoga w ulepszonej wersji przygotować. Do przygotowania czosndoga oczywiście potrzebne będą bagietki czosnkowe. Ja wykorzystam takie bagietki z działu lodówkowego. Jeśli chcecie, możecie wykorzystać bagietki, które są mrożone, wtedy będziecie po prostu musieli dłużej je piec. Poza tym potrzebne oczywiście będą parówki albo jakieś kiełbaski. Boczek. Ja wykorzystuję surowy, wędzony boczek, który jest pokrojony w cienkie plasterki. Ser w postaci świeżej mozzarelli w kulce oraz dodatki warzywne w postaci chili, ogórka oraz kawałka zielonej cebulki. Ja tutaj wykorzystam tylko tą białą część. Zieloną część zielonej cebulki wykorzystam do przygotowania sosu rancherskiego, który będzie takim naszym game changerem. Wyniesie on czosndoga na jeszcze większe wyżyny. I do przygotowania tego sosu, oprócz kawałka zielonej cebulki albo po prostu szczypiorku, potrzebować będziecie soku z cytryny, przypraw w postaci pieprzu, soli, natki pietruszki, koperku. Jeśli chodzi o natkę pietruszki i koperek, możecie wykorzystać zarówno suszone wersje, jak i świeże. Ja natkę pietruszki mam suszoną, a koperek mam świeży. Poza tym potrzebna będzie również cebula w płatkach oraz czosnek. Czosnek może być granulowany, ja dziś jednak wykorzystuję świeży. Przygotowanie czosnoga powinno być maksymalnie proste, dlatego ja dziś wykorzystam jedynie piekarnik. Na blaszkę, którą wyłożyłem sobie papierem do pieczenia, wykładam boczek i do jeszcze zimnego piekarnika wkładam to wszystko. Ustawiam 180 stopni z termoobiegiem. Boczek pieczemy od zimnego piekarnika, bo zależy nam na tym, aby go tak ładnie zezłocić. W międzyczasie możemy zająć się przygotowaniem sosu rancherskiego. Rozpoczynamy od tego, aby zieloną część zielonej cebulki albo szczypiorek drobno pokroić. Podobnie czynimy również z koperkiem i pietruszką, jeśli akurat korzystamy z pietruszki świeżej. Posiekany koperek przekładamy do miseczki, w której znajdował się majonez. Dodajemy tam również około 2 łyżeczek zielonej części zielonej cebulki drobno pokrojonych. Pozostałą część zielonej cebulki kroimy w takie nieco grubsze kawałki i odkładamy sobie na bok. Teraz do miseczki, w której tworzymy nasz sos, możemy przycisnąć przez praskę ząbek czosnku, dodać wszystkie suche przyprawy, sok z cytryny oraz śmietanę i wszystko porządnie ze sobą wymieszać. Pora zająć się bagietkami czosnkowymi. Ja te bagietki sobie w tym momencie przekroję. Bułki przed pieczeniem kroję po to, aby mi się je później łatwiej otwierało. Blaszkę z bułkami ustawiam na środkowy poziom, a blaszkę z boczkiem ustawiam na najwyższy poziom piekarnika i zostawiam to na około 4-5 minut. Jeśli Wasza bagietka będzie nie z działu lodówkowego, a z działu mrożonego, to wtedy po prostu zerknijcie sobie na opakowaniu, jak długi jest czas pieczenia i skróćcie ten czas pieczenia początkowy o około 5-6 minut. W międzyczasie mogę zająć się mozzarellą, którą powinienem pokroić sobie w takie drobne plasterki. Mozzarellę powinniśmy osuszyć sobie ręcznikiem papierowym tak, aby pozbyć się nadmiaru wilgoci. Jeśli chodzi o ilość mozzarelli, to w takiej podstawowej wersji jedna kulka będzie wystarczyła na 2 czosndogi. W takiej wersji wypasionej, którą ja dziś przygotowywuję, najlepiej wykorzystać jedną kulkę na jednego czosndoga. W międzyczasie możemy pokroić sobie również papryczki chili. I teraz po około 5 minutach pora wyciągnąć bułki z piekarnika. Zerknąłem również do swojego boczku. Mój boczek jest już taki piękny i złocisty, więc wyciągam go w tym momencie, ale niekiedy będzie on potrzebował jeszcze kilku minut, dlatego jeśli będzie taka konieczność, to boczek w piekarniku zostawcie. I w tym momencie możemy rozpocząć takie pierwsze składanie naszych czosndogów. Rozpoczynamy od tego, aby kilka kawałków mozzarelli położyć na spód bułki. Następnie układamy tam parówki albo kiełbaski oraz resztę mozzarelli, na którą wykładamy papryczki chili oraz zieloną cebulkę, którą przygotowaliśmy sobie wcześniej. Bagietki do piekarnika rozgrzanego na 180 stopni wkładamy jeszcze na około 7 minut. Po tych 7 minutach patrzymy, jak to wszystko wygląda. Jeśli nie będzie takie fajnie podpieczone, to możemy włączyć opcję grill, zwiększyć nieco temperaturę i podtrzymać w piekarniku jeszcze 2-3 minuty, cały czas to wszystko obserwując. Wcześniej jednak powinniśmy zająć się przygotowaniem naszych ostatnich dwóch dodatków. Ogórkę kroimy sobie w takie niewielkie półplasterki. Tego ogórka nie powinno być zbyt dużo, ma on nam dodać jedynie nieco świeżości, ale nie może przytłoczyć naszego czosndoga, a sam boczek, który jest już pięknie zrumieniony na złoto, kroimy sobie, a następnie siekamy, tak aby zrobić z niego taką boczkową, chrupiącą posypkę. Po kilku minutach w piekarniku nasze czosndogi wyglądają i pachną już niesamowicie. I teraz pora na ich finalne wykończenie. Czosndogi przekładamy sobie na jakieś talerze albo deski. Następnie wkładamy kilka kawałków ogórka. Posypujemy wszystko niewielką ilością zielonej cebulki, która nam pozostała. Następnie polewamy obficie naszym sosem rancherskim i posypujemy obficie przygotowanym wcześniej boczkiem. Czosnek jest niesamowity, ja powinienem zrobić mu jeszcze zdjęcie, ale nie mogłem się powstrzymać i jednego już sobie spróbowałem. Mam nadzieję, że udało mi się przypomnieć Wam to wspaniałe danie i spróbujecie zrobić je u siebie w domu. Do zobaczenia. Cześć!